Pomniki przyrody. Pomnikami przyrody stają się cenne obiekty przyrodnicze. Najczęściej są to stare, kilkusetletnie drzewa, dęby, cisy, lipy i wiele innych. Najstarszym dębem w Polsce i jednym z najstarszych polskich drzew jest dąb chrobry. Ma około 760 lat. Platan, zwany olbrzymem, jest jednym z najpotężniejszych drzew w Polsce. Jego pień ma ponad 10 metrów grubości. Nie zdołałoby go objąć 10 dzieci trzymających się za ręce. Wzdłuż dróg i alej w parkach dawniej często sadzono drzewa, by chroniły podróżnych przed słońcem. Dziś stare aleje drzew, jak ta aleja lipowa, stają się pomnikami przyrody. Pomnikami przyrody mogą być także ciekawe obiekty przyrody nieożywionej, takie jak skały, głazy, wodospady, źródła czy jaskinie. Jaskinię zwaną solną jamą stworzyła woda, która stopniowo żłobiła korytarz w marmurowej skale. Trzydzieści metrów od brzegu morza, w wodach Zalewu Wiślanego, znajduje się święty kamień. Ten ogromny głaz narzutowy przed tysiącami lat został przywleczony przez lodowiec. Gdy woda ma niski poziom, można się na niego dostać suchą nogą. Malowniczy wodospad na niewielkiej rzece Jeleń, płynącej przez lasy Roztocza, także jest pomnikiem przyrody.